serdecznie powitać wszystkich Państwa na konferencji poświęconej polsko-niemieckiej historii Malborka. Ich möchte Sie recht herzlich bei der Konferenz begrüßen, die Konferenz wird der deutsch-polnischen Geschichte von Malburg gewidmet. Tak, spotkaliśmy się w Szpitalu Jerozolimskim na konferencji poświęconej historii Malborka, a dokładnie wątkom polsko-niemieckim tej historii. W konferencji uczestniczył poza prelegentami również wielkim z zakonu Najświętszej Marii Panny Bruno Plater, który jako pierwszy rozpoczął wystąpienia, omówił historię zakonu krzyżackiego, oczywiście w dużym skrócie. Później mieliśmy trzy referaty dotyczące właśnie historii i zakonu, historii wielkich mistrzów, którzy pochodzą między innymi z jednego z naszych miast partnerskich, czyli Monheim nad Rejnem, a na koniec pan Bernard Jesionowski opowiedział o historii powstawania naszego zamku oraz o historii związanej z odbudową figury Najświętszej Marii Panny i o działalności Fundacji Mater Dei, która doprowadziła do tego odbudowania. I tak się składa, że w dniu dzisiejszym również na uroczystej sesji odebrała za to tytuł zasłużonego do miasta Malborka.